Patryk Wega już kilkakrotnie zajął się zorganizowaną przestępczością, a także sytuacją w polskiej służbie zdrowia, naszą rodzimą polityką, a nawet odkopywał tajemnice Wrocławia, snując ponure historie z tamtych rejonów. I muszę przyznać, że jestem ciekawy każdego jego nowego filmu i natychmiastowo zasiadam na sali kinowej, by sprawdzić, co tam pan Krzemieniecki znowu naknocił. Nie dlatego, że jego kino lubię, bo tak nie jest, ale każda odsłona Vegaverse jest jak podróż do innego świata, bardzo cynicznego, pełnego przekleństw i gdzie żarty z brodą robią za bonmoty. Vega ciekawy jest jednak jeszcze z innych powodów. Przede wszystkim jego filmy się ogląda. To jeden z najpopularniejszych polskich reżyserów i z jakiegoś powodu rezonuje on z publicznością. Po drugie, cokolwiek moglibyśmy o nim powiedzieć, reżyser naprawdę stara się wprowadzić silne kobiece bohaterki i udaje mu się to z różnym skutkiem, bo po jednej stronie możemy zobaczyć ciekawą postać Niani w wykonaniu Agnieszki Dygant, innym razem oglądamy żenującą Katarzynę Warnkę. Vega jednak czuje polskie nastroje i wpisuje się tak, by zadowolić różnych widzów, choć przede wszystkim tych, którzy od kina zbyt wiele nie oczekują. Cóż, taki target. Tymczasem Bad Boyem reżyser ma szansę zaskarbić sobie sympatię tych, którzy do tej pory gardzili jego kinem. Nie jest to kino zbyt dobre, ale po raz pierwszy twórca Pitbulla unika skreślających go przywar. Kurwo, kto cię przekupił, że jebnąłeś tego samobuja? A to kurwo, żebyście więcej nie próbowali kupować moich piłkarzy. Możemy się nie lubić, możemy się napierdalać, ale na psy nie donosimy, to nie honorowo, tak? No, wie ci ujebali. Mówimy tak, ale z psami się nie gada. Ale od początku. Bad Boy opowiada historię dwójki braci, Pawła i Piotra, których w dzieciństwie podzieliła niezdrowa fascynacja ich ojca do piłki nożnej. Piotr, grany przez Macieja Sztura, został policjantem, zaś Paweł, w którego wciela się Antoni Królikowski, poszedł raczej w ślady ojca, z dumą nosząc barwy swojej drużyny. Znany jako Pablo, sieje postrach wśród włodarzy klubu oraz innych pseudokibiców. Gdy Pablo postanawia przejąć władzę w zarządzie, handlując przy tym wszelkiej maści narkotykami, Piotr postanawia współpracować ze znajomym policjantem i prokuraturą, by przyskrzynić ekipę pseudokibiców. Pomóc ma mu w tym prawniczka Ola, która szybko zakochuje się w Pawle. Jak widać więc, Vega korzysta z archetypicznych wręcz postaci i zaostrza mityczny konflikt między nimi, co wcale nie trzeba uznawać za wadę. Banalne tropy pozwalają Wedze napisać naprawdę ciekawą intrygę, która przynajmniej na papierze prezentuje się przyzwoicie i nawet chaotyczna reżyseria i montażowy bałagan nie pozwalają całkowicie zniszczyć tych całkiem solidnie postawionych fundamentów. Dwójka braci to postacie zaledwie nakreślone, nie mówiąc już o pozostałych charakterach, ale ich profile na szczęście wystarczają, by poprowadzić dwugodzinną historię ich wzajemnej rywalizacji. Jej konkluzja jest niestety niezbyt satysfakcjonująca, a momentami wręcz żenująca, ale akurat takich scen jest w Bad Boyu wyjątkowo mało. To, co na pewno Wedze się udało, to właśnie to poczucie obecności w środowisku pseudokibiców. Tam, gdzie zwykle reżyser posługiwał się miniaturami będącymi ekranizacjami mniej lub bardziej wiarygodnych historyjek, zwykle skwitowanych żenującym tekstem, tym razem twórca kreuje w miarę wiarygodne i przede wszystkim wciągające sekwencje. Wiele z nich jest brutalnych, ale mnóstwo scenek to groteskowe spojrzenie na świat pseudokibicowski i to szczerze zabawnych. Naprawdę, w trakcie seansu miałem niecodzienne doświadczenie śmiania się ze scen, które Vega faktycznie zaprogramował jako zabawne, a to nie lada osiągnięcie. Reżyserowi udało się uniknąć większości pułapek, w które zwykle wpadał. Nie ma tu aż tak dużo bezsensownego efekciarstwa, ani zbyt wielu żenujących scen i dialogów. Owszem, jest kilka sekwencji, jak wspomniany finał lub zupełnie bezsensowne momenty z udziałem Andrzeja Grabowskiego, całościowo można dostrzec jednak progres w prowadzeniu historii i wyważeniu elementów brutalnych z humorystycznymi. Za gigantyczną wadę trzeba jednak uznać realizację scen meczowych. Film traktuje pośrednio o piłce nożnej, ta jednak w filmie Wegi wygląda jak najgorszego rodzaju liga podwórkowa, na której chłopcy dopiero uczą się grać w piłę. Chociaż z drugiej strony, jeżeli Vega chciał uchwycić sedno ekstraklasy, to chyba mu się udało. Kurwa! Oczywiście, jak to u Wegi, skrótów jest mnóstwo, a fabuła gna przed siebie jak szalona, nie ma więc czasu ani na rozwój postaci, ani na wykrystalizowanie się reżyserskiego stylu. Choć ten chaos i umowny układ scen tak naprawdę jest stylem Wegi. Tym niemniej na tle poprzednich filmów reżysera, Bad Boy wydaje się być solidnym krokiem naprzód, a nawet zmiana Piotra Stramowskiego na Antoniego Królikowskiego w roli głównej muzy Wegi może przynieść także trochę pożytku. Nie twierdzę, że Królikowski sprawdza się u twórcy Kobiet Mafii znakomicie,
ale jego nieokrzesanie dodaje filmowi dziwnego uroku. Przed nami jeszcze co najmniej kilka filmów od tego duetu, więc zobaczymy, co panowie nam przygotują w najbliższych latach. Tymczasem jeśli postanowicie obejrzeć coś od Patryka Wegi, to Bad Boy wydaje się wcale nie najgorszym wyborem. Weź prezydenta, wkurwiłeś Radę Miasta, wkurwiłeś całe miasto, wkurwiłeś mnie. Jestem wolny z roboty! Jestem wolny z roboty! Kończymy tę nierównowagę. Mamy go wypuścić, żeby pani mogła go zatrzymać? Dokładnie. Pierdolone FBI, zajebało mi 30 baniek, czujesz? Z czego utrzymam klub? Za chwilę zarobię następne 30 baniek. Widzieliście już Bad Boya? Jakie jest wasze zdanie na temat tego filmu? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Dzięki za obejrzenie tej recenzji, zapraszam was do regularnego odwiedzania i do zasubskrybowania naszego kanału. Do usłyszenia wkrótce.